i kręcimy drugi film. Cały czas jesteśmy na Górach Polskich. Wjeżdżamy na taką otwartą przestrzeń. Tutaj chyba już jakiś młody las powstanie. Miejsce zalesione. Sadzonki. I ładnie. Pięknie to wygląda, ta wolna droga. I wjazd do lasu. Także ja zachęcam z mojej strony naprawdę. A jeszcze tak fajnie mają ci, którzy mieszkają tu w pobliżu. Wstać rankiem i wybrać się, powiedzmy, na rower, wybrać się na jakieś biegi, nawet pochodzić, pokontemplować, porozmyślać, nabrać takiej zdrowej energii. Ładować akumulatory. Kręcimy właśnie samochodu. Niektóre ujęcia to nawet lepiej, bo więcej ogarniemy kamerą. Teraz robimy spacer mały. Dobra. Okno. Dobrze. No tu jesteśmy już w pewnym miejscu, kilka dróg. Każda prowadzi w inną stronę, ale jak to mówią, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Kolejna, jesteśmy w jakimś skrzyżowaniu, czyli tak, jedna droga, a prowadzi w lewo, prosto tu mamy, w prawo i jeszcze wyjazd stąd, czyli raz, dwa, trzy, cztery, skrzyżowanie równorzędne. Ok, i idziemy przez się. I kolejne takie fajne dzikie tereny i teraz chyba jest kolejne jeziorko. No tak, już widzę wodę z tej strony. I zaraz nagramy jakiś ciekawy film dalej, jakieś ciekawe widoki, abyście mieli drodzy co podziwiać, co oglądać. To tak, żeby was zachęcić do wyrwania się z domu, żeby swoje wolne chwile, swój wolny czas spędzać w takich miejscach, niekoniecznie na zatłoczonych plażach. Tutaj praktycznie ludzi nie spotkacie, to możecie spotkać dzika, jelenia, grzyby, pozrywać sobie. Ja przed chwilą jednego znalazłem, prawdziwka, później go sfotografuję, nagram. Idziemy w kierunku jeziorka, piękne miejsce. Tu przewodnik nie prowadzi, tylko pokazuje, w którym kierunku iść. Sam tutaj bym nie dotarł. Też dla mnie te miejsca są zaskoczeniem, szokiem. No jest coś pięknego. Tu jest naprawdę super. To jest jeziorko do ogarnięcia wzrokiem. Tam chyba z jakimś wpływem. A
ale już oddana i robię teraz cały ten ogarniemy. Pięknie. Woda zapewne czyściutka. Pięknie. I mamy ławeczkę, na której można sobie spocząć. I też ktoś pali to ognisko sobie. I tak na dziko. O! Zobaczcie, moi drodzy. Cóż nam więcej trzeba? Usiąść, zarzucić nawet wędkę, jak ktoś lubi połowić ryby. I zapewne ta ryba inaczej smakuje z takich wód. W dobie takiego skażenia, gdzie teraz mamy takie też nieczyste tereny, to tutaj naprawdę jest super. I tutaj nagram. O, te brzozy. Przeniesimy jeszcze kawałeczek. Dobrze, idziemy z dłuższej jeziora. Piękne ścieżki. Tu już mamy mrowisko ładne. Te natury się pojawiają. Nagrywam to po to, żeby wszystkim przybliżyć namiastkę tej natury. Tej takiej prawdziwej dzikości, bo gdzieś na co dzień to ucieka w pośpiechu, a jednak można się gdzieś wyrwać i zobaczyć te wspaniałe miejsca. Przede wszystkim odpocząć. O, widać jak są powalone naturalnie drzewa. Tu też ładny widok z tej strony. Pięknie. O, tutaj też widzę jakiś fajny teren. Zaraz nagramy. O proszę, jaka polana ładna. No tu już bym mógł nawet sobie wybudować domek drewniany. Zobaczcie, moi drodzy, jak możecie odpocząć. W środku, w lesie. Zobaczcie. Ławeczka z tyłu. Jedna ławeczka, druga z drugiej strony. I może zasiąść tu cała rodzinka. Rozłożyć sobie, powiedzmy, jedzonko, piknik zrobić, rozmowy. Jak ktoś lubi piwo, to wypije sobie piwo nawet. Tylko trzeba po sobie puszkę zabrać, butelkę. Także wszystko tu inaczej nawet smakuje. Podejrzewam, że nawet spożywając posiłek na łonie natury, inaczej on smakuje. Aniżeli tak, wiecie, tradycyjną. Dlatego raz na jakiś czas przyda się taka odskocznia. Żeby na przykład, powiedzmy wspólnie z rodziną, przy takim stole, gdzie się przed chwilą, zjeść sobie posiłek. Zjeść sobie, powiedzmy, obiad, czy cokolwiek sobie tam przyrządzicie. Popatrzeć dookoła, porozmawiać, pocieszyć się, uśmiechać. To jest właśnie to, czego wydaje mi się brakuje każdemu człowiekowi w XXI wieku, w dobie tego chaosu, tych aut, tego wszystkiego, tego przeludnienia w mieście, tych marketów, to żeby po prostu utrzymać się tam w tej równowadze psychicznej, to dobrze jest właśnie co jakiś czas uciekać się w takie miejsca. Dajcie duchowo zdrowieć. Film ten ma też na celu promowanie tych miejsc, żeby tak po prostu zachęcić, żeby
żeby chociaż część, no jakiś tam 1%, nawet może nie, ułamek tego, tych borców polskich, pokazać ludziom i może zachęcić w ten sposób, bo często jest tak, że jak coś zobaczymy tak wizualnie i wtedy zaczynamy snuć marzenia. A może jednak, a ruszę tam. I może to komuś się przyda. Jakby to pomogło chociaż jednej osobie, a to jest tak wiele, naprawdę. Jeszcze zdążycie, do końca lata jeszcze daleko. Jeszcze się można wybrać, ale i zapewniam Was, znając naturę taką, że jesienią też jest pięknie. Każda pora roku w takich miejscach jest takim małym cudem do przeżycia dla nas. Tu już mamy bardzo tak zagęszczone zielenią, trawą. Dookoła małe choineczki gdzieś przy drzewach. Tu jest bardzo ładnie. Tu jest ta dzikość już taka. Wiecie co, że jak tak oglądam to wszystko, co jest dookoła, to przychodzi nam się taka myśl, że powinniśmy zburzyć wszystkie miasta i zacząć sadzić drzewa. Wrócilibyśmy do korzeni. No to oczywiście tak można tylko pomarzyć, pożartować, ale gdybyśmy potrafili żyć w takich lasach, czyżby to nie było piękne, gdyby ludzie potrafili tak ze sobą żyć, w takim pokoju, w pokojowych nastrojach, nie tak jak jest teraz w życiu współczesnym, i żyć w takich lasach, wrócić do natury. Bo w dobie tej całej globalizacji, w tym całym jakby teraz klimacie, gdzie się tak gwałtownie zmienia, gdzie mamy teraz to ocieplenie globalne, no to przyszłość nasza staje pod znakiem zapytania. Nawet przyszłość całej cywilizacji, jeżeli nic nie zrobią, czy nie zrobimy w tym kierunku, aby nie zanieczyszczać resztek tych pięknych zakątków naszego świata, no i przede wszystkim emisji tego dwutlenku węgla do atmosfery. A jak sami widzicie, każdy w swoim mieście zapewne, że już nawet spokojnie nie możecie przejść na drugą stronę, bo aut nam tyle przybyło. I tak szczerze mówiąc, oddychamy, ale nie każdy wie, czym oddychamy w tym mieście. Ale do końca nie zdajemy sobie sprawy. Także warto się wybrać na takie tereny, aby przewietrzyć swoje płuca, dać im dawkę, taki strzał prawdziwego tlenu, takiego tlenu, powiedzmy, gdzie tutaj na bieżąco wydzielają drzewa, dotlenić się i wracać. To tak jakbyście byli na kuracji w sanatorium. Kilka godzin pobytu, powiedzmy jeden dzień pobytu, to myślę, że to jest taki tydzień w sanatorium. No także nawet sanatoria są w miastach, także też to jest nieporównywalne w ogóle, bo tutaj mówię o sanatoriach, ale one też są w miastach. Są oczywiście jakieś zabiegi, ale wychodzimy, oddychamy już tym powietrzem miejskim. Jeździć na zabiegi, powiedzmy do miasta, bo w lesie ich nie macie, ale jak są jeziora, można popływać, skorzystać z nich, a tu przyjeżdżać, oddychać. Odprężać swoją psychikę, kontemplować, medytować, rozważać, nie zadręczać się, starać się ten umysł uwalniać od wszystkich takich spraw codziennych, które przytłaczają człowieka, dać sobie z tym spokój i po prostu odpoczywać. Będę w takim miejscu już odpoczywać. Cieszyć się. Zabierać kamery, zabierać aparaty, żeby to uwiecznić i pokazywać następnym. W ten sposób możemy krzewić taką kulturę bywania na takich terenach i zachęcania innych do tego, aby ludzie mogli
korzystać i dali się przekonać, żeby warto być, bo często zaniedbujemy się, a potem narzekamy, a że z nami dzieje się to, a tamto, no i kolejki u lekarzy coraz dłuższe. Okej. Także zamiast, widzicie, teraz tak, człowiek jest taki troszeczkę w tych czasach dziwnie skonstruowany, ponieważ myśli w ten sposób, że najpierw goni, wiecie, za pieniędzmi, nie? Żeby je zarobić za wszelką cenę, a potem chodzi do lekarzy i wydaje te pieniądze, aby odzyskać zdrowie. Takie to jest koło zaklęte. Dlatego tak ważne jest, żeby w porę zauważyć, jak z kimś coś tam się dzieje, powiedzmy nawet, mówię o takie stany emocjonalne, nie? Żeby już ruszać gdzieś i zapobiegać. Samemu brać też jakby los i swój los i swoje zdrowie w swoje ręce. Żeby nie było, wiecie, za późno. Żeby nie powiększać tych kolejek u lekarzy. A dlatego mówię tutaj właśnie o naturze, bo natura ma ogromny wpływ. Mamy to już w swoich genach od zarania dziejów i nie wyzbędziemy się tego. Zawsze gdzieś podświadomie nas w takie miejsca ciągnie, ale też nas to uzdrawia. Im częściej bywamy w takich miejscach, tym lepiej. Dobrze jest też sobie na przykład pobiegać, jeżeli ktoś ma takie zamiłowania, uprawiać jogging. Tym bardziej to wpływa na zdrowie. Ale właśnie jak już jedziemy tym autem, to przyjechać w takie miejsca. Zostawić auto gdzieś na uboczu, w dresik wskoczyć i biegamy. I gimnastyka, i wszystko. Naprawdę wszystko można robić to samo, co na sali gimnastycznej. Tu czujecie się swobodnie. Tu nie czujecie się obserwowani, jak to jest w mieście, że wyjedziecie z domu i zaraz na was patrzą, a czy masz buty zielone czy czerwone, nie? Czy jesteś uczesana czy uczesany i cię oceniają. Tu cię nikt nie ocenia, drzewa cię nie ocenią. Drzewa są spokojne, cierpliwe. Podejrzewam, że też mają jakąś swoją świadomość i nie oceniają. Ja tutaj czuję się swobodnie, mój przewodnik też. I tu nas nikt nie ocenia. A złapałem się na tym, że jak wychodzę z domu, to myślę, co się ubrać, a jeszcze to, a może tak, a może tamto, bo tak nie wypada. Sam się na tym złapałem i mam zamiar z tym skończyć. Dlatego też innym proponuję i jakby polecam to, żeby zauważyć, żeby poczuć się swobodnie nawet w tym mieście. Nie być takim człowiekiem, który jest ograniczany przez środowisko, przez społeczeństwo, przez sąsiadów, czy gdziekolwiek. Poczuć się swobodnie i ruszać przed siebie, a i w ten sposób, jak poczujemy się swobodnie, to i zachęcimy tych naszych sąsiadów i całe środowisko po to, żeby wokół nas czuło się też swobodnie i ten proces się jakby troszeczkę zacznie odwracać. Ja jestem jakby zwolennikiem tego, żeby zmieniać to wszystko, nie być takim spiętym, właśnie te napięcia takie każdego dnia tworzą różne choroby fizyczne. Zaczynają się bóle mięśni, bóle stawów, bóle kości, jakieś, powiedzmy, wewnętrzne jakieś zmiany zachodzą, powiedzmy, w naszym organizmie. A to wszystko dzieje się z przyczyny takiej typowo psychicznej. Każda choroba ma swoją przyczynę w podłożu takim psychicznym. Przez te napięcia, które w mieście właśnie gromadzimy sobie, a tutaj możemy się od tego uwalniać. Także może tyle o takich miastowych sprawach. I przejdziemy kawałek dalej jeszcze. Jeszcze mamy chwilę do nagrywania filmu. Ogarniamy wszystko, co się da, żeby się jak najwięcej zobaczyć. Cały czas przypominam Bory Tucholskie i piękne lasy. Jeziorka, większe, mniejsze. Tu mamy super poręcze, jakby. O, tu jest jakaś naturalna woda, która płynie gdzieś przez las. Zaraz zbliżymy. Proszę. I zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Później przerzucone drzewo na drugą stronę i głęboko w las. To jest ta prawdziwa natura.
o której zapominamy, której nie widzimy na co dzień. Widzimy to w filmach, siedząc w fotelach, ale tak się nie da, moi drodzy. Musimy wyjść z domu. I tu jest druga strona. Proszę bardzo, jak to pięknie wygląda. Normalnie, aż życie wraca w człowieka. Aż serce się raduje. I potem idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej. O, i przybliżam tutaj. I tam płynie w las. Dalej. Wracamy do tego miejsca. O. O, tutaj przed nami jakaś wieżyczka, taka obserwacyjna, chyba dla leśniczego. Tutaj ją tak pokażę z bliska. Taki punkt obserwacyjny. Proszę. My skręcimy tu w lewo. O, i tutaj już musimy się troszeczkę skradać. Widzicie, tu już jest taki las. Normalnie to jest nasza polska Afryka. Tu jest cały czas ta rzeczka, która płynie, ten strumień, który płynie cały czas przez las. Jest tutaj. I tutaj te tereny takie bardzo dzikie, zróżnicowane. No pięknie. Tutaj mamy taka nasza woda. O, słyszycie? Trzaskają nam gałęzie pod stopami. Idziemy taką dziczą tutaj. No coś pięknego. Cały czas jestem pod wrażeniem. Dopiero jak jesteśmy na miejscu, widzimy to tak namacalnie, że takie miejsca istnieją, gdzie przeciętnie raz w roku wyjeżdżamy gdzieś tam, powiedzmy, na plażę, no i nie widzimy tego, nie jest nam to dane. Zobaczcie tutaj. Zobaczcie, wszystko pod nogami. Natura rządzi się tu swoimi prawami. Tak jak było dawniej. To są takie miejsca, gdzie w sumie nie ma takiej ingerencji człowieka. Praktycznie. I to są bardziej najbardziej naturalne lasy. Najbardziej naturalne miejsca właśnie, gdzie nie ma ingerencji człowieka. Gdzie wszystko płynie zgodnie z czasem i zgodnie z naturą. Natura ma swój zegar, ma swój czas. Natura jest cierpliwa. Zobaczcie, dotarliśmy do tej rzeczki. Tak jakby już teraz zamienia się rzeczkę. Tam był strumyk i zapewne ten strumyk to jest albo odnogą, albo kontynuacją tej rzeczki, którą tu mamy, i to jest centrum lasu. To jest gdzieś w lesie. Sam nie wiem, gdzie jestem dokładnie. Mam nadzieję, że trafię z powrotem. Ale tereny niesamowite. Zobaczcie. Nagrywam tę całą rzeczkę. I teraz, żeby przejść na drugą stronę, przedostać się, to tak jak w mojej młodości, w moich latach, musiałbym teraz iść po tych drzewach, które widzicie, spadać zapewne gdzieś tam do tej wody, bo tak było. Gdzieś tam zawsze z psem chodziłem, ale nie bywałem w takich terenach. Bywałem oczywiście też w ładnych terenach, na pojeździe żuławskim, ale nie tutaj. Tu jest naprawdę ten taki jakby jeden z cudów u nas w Polsce, gdzie ja, powiedzmy, mam Mazury, chociaż te Mazury już też takie przetłoczone. Tu jest taka żywa natura. Bez tej całej ingerencji człowieka, jak wcześniej wspomniałem. To jest to piękno. Naprawdę, zauważcie, coś pięknego. I jak tu nie przyjeżdżać, jak tu nie wracać. Dziś nagrywam film, ale następnym razem, jak przyjadę, to przyjadę typowo pochodzić, odpocząć, posiedzieć gdzieś pod drzewem, przedostać się, powiedzmy, przez taką rzekę na drugą stronę i zobaczyć, co jest po drugiej stronie tam, jak to wygląda dalej. Może tak grzyby się wybiorę.
wszystko. Po drodze widziałem jakieś jagody, krzewy, powiedzmy to. Także jest chyba tutaj wszystko, tak jest. Wszystko w jednym miejscu. Co byście chcieli? Przede wszystkim cisza i szum lasu. To jest to, co może nas tak zawsze ukoić. To, czego potrzebujemy, to szum lasu to jest jak kołysanka do snu. To po prostu jest coś, co nas wycisza. Uspokaja. Jeszcze raz kręcę tutaj te miejsca, w których byliśmy. Tu przechodziliśmy, no coś pięknego. No i na tym kończymy ten film. Film, który promuje Bory Tucholskie, jego piękne miejsca. To jest oczywiście tylko fragmencik, gdzie byliśmy. Ja wszystkich serdecznie pozdrawiam, przewodnik również, który ze mną jest, przewodnik Marek. Także na razie, do zobaczenia i szukajcie tego filmu na moim kanale Robert Wachlewski.